Moritz, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Witam serdecznie, Sztywny Kitów. Halo, halo widzowie, widzimy się oczywiście tam, gdzie skończyliśmy. Słuchajcie, jeżeli ktoś wczoraj poszedł, bo wiem, że już nic ciekawego się nie wydarzy, no to miałem do końca rację, aczkolwiek znaleźliśmy się tutaj. I tu mi napisała gra, że wróciłem do obozu. A zostaw lajka, jeżeli nie zostawiłeś na samym początku, subskrypcję, no i wpadnij na rewinda, 1100 osób widziało przed tobą gościu, a ty jeszcze nie. Zacofany jesteś, ale musisz nadrobić. Wróciłem do obozu Darta, ale myśliwego nigdzie nie widzę. Rozejrzę się po okolicy, może poszedł na polowanie. No i tam się napierdala z jakimiś mobami. Trzeba kurwa z nim wyjaśnić sprawę, oddać misję, wrócić do... Później musimy wrócić do miasta chyba, żeby sprzedać 20 bryłek złota i później... Niewiele brakowało. I później udamy się z powrotem do kopalni. Bo jakbym padł, to mógłbym tu nie wiadomo ile leżeć. Jasne, ja pomóc. Może w takim razie porozmawiamy jeszcze raz o pewnym... Pewnie, pewnie, ja pomóc. Ech, uparci jesteście. Nie mam niczego nowego do... A co ty sobie z trzema dzikami kurwa tak długo radziłeś? Przede wszystkim w imieniu całej gildii chcę powiedzieć, że jest nam przykro. Ale jesteś chujowym myśliwym, byś powspółpracował trochę z nami. Trzymałeś w moich rzeczach? Złodzieju! Nie jestem złodziejem, proszę. No tak, tylko pożyczyłeś, prawda? Upadliście jeszcze niżej niż myślałem. Dlaczego niby w takiej sytuacji miałbym zmienić zdanie? Nie musisz pracować dla gildii. Wystarczy wynajem. Słucham? Gildia nie będzie ci zlecała żadnych robót. Zamiast tego otrzymasz zapłatę za tolerowanie obecności najemników w swoim obozie. Proszę, to potwierdzenie na piśmie. Na papierze wygląda to dobrze. Ale skąd mam wiedzieć, że twoi koledzy tak samo jak ty nie będą grzebać... Ale grzebałem i nic tam nie ma już. Przy podpisywaniu umowy... Nie mają co kraść, wszystko ukradłem. ...że za każdą skradzioną rzecz dostaniesz od gildii wielokrotność jej wartości w złocie. Z tym warunkiem... mogę przystać na taką umowę. Powiedz to swojemu szefowi. Oczywiście. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. No i wszystko, misja została tutaj wykonana, jeszcze sobie ściągnę z młodych dzików jakieś rzeczy, słuchajcie, i my będziemy wyruszać do miasta. Właściwie to chciałem się cofać tą całą drogę, ale my nie musimy się cofać, bo teraz sobie przypomniałem, że przecież tutaj jest tak zwany punkt teleportacyjny, który odkryliśmy oczywiście w poprzednim odcinku. No więc zamierzam teraz z niego skorzystać. Przyda się chyba ten punkt teleportacyjny. Idziemy tam, teleportujemy się z niego do miasta, z miasta idziemy oddać misję, sprzedać bryłki rudy, a stamtąd pojedziemy karawaną, kurwa, do kopalni i zaczniemy wydobywać złoto. Kurwa, mam wrażenie, że te misje w tej grze są tak pięknie ułożone, że to wszystko się po prostu jakoś łączy razem, nie? Że to po prostu idziesz tu, idziesz tam, wszystko jest, kurwa, jasne, klarowne. Zajebiste jak dla mnie, super giereczka w ogóle i najlepszy mod na świecie. Uważam, że nigdy nie grałem w lepszego Gothica i ma sporo nawiązań. Ej ty, a to co jest? Doświadczenie plus 25. Słyszycie, że jak strzelają? Pewnie słyszycie. No jest Sylwester widzowie, więc musicie wybaczyć delikatnie głośniejszą muzykę. Albo jakieś szumy, albo jakieś strzały ten jeden raz. No widzowie, kurwa, jest jak jest, no przecież co mam, kurwa, zakazać strzelania z petard. No niestety, nie służy to do... Kurwa, 80 golda ja to wypiłem. No ja jakiś, kurwa, pijany chyba jestem. Wino, jakieś wino, wino. Nowa punkuś trafię, no potrzebuję many, tyle starczy czy nie? Inos mnie tyle razy, no starczy, pobłogosławię, że powinno starczyć. Opuszczona jaskinia przy mieście? A to to jest chyba ta jaskinia. Kapliczka Adonosa w mieście. No tam się udam, tak. Kapliczka Adonosa w mieście. Jest jeszcze jedno miejsce, do którego mogę się teleportować w mieście i to jest zakon... nie magów wody, tylko magów ognia. Ten zakon chyba magów ognia jest lepszy. Ale czy ja tam mam tą runę jakąś teleportacyjną? Wiem, że tam jest miejsce, z którego mogę się teleportować. Ale nie wiem, czy jest tam miejsce, do którego mogę się teleportować. Słuchajcie, idziemy tutaj, bo wydaje mi się, że też tutaj od razu mamy misję, prawda? Bo ty się nazywasz... Nie, ty jesteś Fada. Dawaj mieszka. Możesz mnie nauczyć alchemii.
Ale ja nie chcę się uczyć alchemii. Ja bym chciał przede wszystkim z tobą pogadać. Tak. Przyszedłem w imię i mamy tu misję. Dobrze myślałem, że to tak? ona. Tak? Świetnie. Bałam się, że będę musiała czekać, aż osiwieje. Gotowy do drogi? Najpierw wolałbym się dowiedzieć, o co konkretnie. No to mamy inną misję, jednak wykonujemy. Ostatnio przeczytałam o pewnej rzadkiej roślinie, która ma ciekawe właściwości chroniące przed działaniem magii. Chcę ją znaleźć. Ambitnie. Wiesz, gdzie może się znajdować? Mam podejrzenia. Dogadałam się z miejskim trulikiem, że zbada dla mnie pewien teren. Spotkam się z nim pod waszą kopalnią i tam mi odpowie, czy warto go dokładnie jak sprawdzić. To się łączy w ogóle przepięknie, kurwa. Nie, droga tam jest raczej bezpieczna. Bardziej przydasz się na miejscu i tam dopowiem ci resztę. Zabiorę tylko swoje rzeczy i wyruszam. No widzicie, jak to się kurwa łączy? Ja nie wiem, czy to jest tylko w mojej rozgrywce, czy ja mam jakieś takie kurwa magiczne przeczucie, ale to się wszystko łączy naraz, nie? W sensie przyjeżdżam tu, ona mi mówi, że to kopalni, my akurat kurwa idziemy do kopalni, to jest kurwa aż dziwne, że tak to się wszystko kurwa łączy, nie? To jest aż kurwa przysięgam, mam dziwne. Aż się dziwnie czuję normalnie grając teraz tą grę. Bo to jest takie kurwa aż niespotykane, że takie rzeczy się tu dzieją. Wszystko się łączy w jakąś kurwa zajebistość. Nie no, bo z drugiej strony jakbym do niej nie przyszedł, to bym musiał iść drugi raz. To jest jakieś takie przeczucie mnie kurwa łączy. O, ile w ogóle tych nowych rzeczy. Jakieś listy gończe, jakieś coś owego tego. Dobra, za to poczytamy, pozbieramy to. Poczytamy, żeby mieć to zapisane i tyle. Na razie musimy się udać do Araxos, znaczy do naszej gildii, prawda? I porozmawiać, że nasz... Nie no, to jest takie kurwa niesamowite, jak to się wszystko łączy na tych odcinkach. Nie wiem, ja mam jakieś chyba... Kurwa, siódme oko na dupie. Bez kitu. Wróżenia, no mówię wam, że ja jakieś to przyczuł się kurwa, jakieś zajebiste, nie? Bo jakbym do niej nie poszedł teraz, tylko bym stwierdził, że tam nie pójdę, pójdę później i będę wykonywać liniową misję, to teraz byśmy się wszyscy nie spotkali przy kopalni, a tak to kurwa się zajebiście układa na odcinku. I wy to wszystko, no nie wiem, uważam, że to kurwa najlepiej mi idzie nagrywanie chyba tej serii jako serii z całych wszystkich serii, których nagrałem, tak mi się wydaje. Darte udostępni gildii swój obóz. Że po prostu miodzio. W umowie musi być zapisane ubezpieczenie na wypadek kradzieży dokonanej przez najemników. Nie ma problemu. Jak chłopakom się powie, że mają niczego nie dotykać, to nie będą. A Darte będzie miał święty spokój. Dobrze się spisałeś. Masz. Zasłużyłeś. Wszystko. Wszystko. Misja wykonana, także idziemy pod naszą kopalnię, gdzie mamy do wykonania dwie misje naraz, bo zem kurwa załatwi widzą. Załatwiłem widzą? Oczywiście, że załatwiłem widzą. Słuchaj, do kopalni Gildii Kupieckiej. Kopalni Gildii Kupieckiej. Pozdro. Ale rzeczywiście. I ja cię kręcę, jak to się wszystko pięknie łączy na tych odcinkach. Nawet nie muszę kurwa stopować, nie? I tutaj mamy się z kim spotkać, prawda? Prawda. Tylko gdzie ona będzie, ta laska? Czy ona będzie w tamtej wiosce? Czy ona będzie przy tamtym wejściu? Czy ona już czeka na nas w środku? Ramcha potrzebuje mojej pomocy podczas szukania jakiejś rośliny. Mam się spotkać z nią oraz miejskim cyrulikiem pod kopalnią Araxos. Jest, chyba że pod kopalnią oznacza tam, no. Bo tutaj chyba jej nie widzę, jest na razie noc. Więc może dlatego, może gdzieś stoi tam kurwa ukryta. Po prostu jej nie widzę, bo jest ciemno. Ściągamy wszystko, co potrzebne, co niepotrzebne, czyli... A chyba tam stoi, prawda? To co pierwsze? Ta misja, czy tamta misja? Ja bym chyba wykonał w sumie tamtą misję. Tamtą bym wykonał pierwszą. Zróbmy to, co wydaje mi się bardziej trudniejsze i bardziej wymagające i bardziej będziemy wkurwiać. Wydaje mi się, że tamta misja będziemy bardziej denerwować niż ta. Na początku trudne zadanie, a później te łatwiejsze. Tak zawsze róbcie, pamiętajcie. Ja też zawsze robię najpierw łatwe, ale jak robisz odwrotnie, to jest lepiej. I myślę, że wypatrzyłem. To nie dla mnie. Jest przy jednej ze skał, tu, nad jeziorem. Taki szarawy, ledwo wystawał z ziemi. Nie chciałem wydłubywać samemu. Uznałem to za zbyt ryzykowne. Oczywiście liczę, że mi również dostarczycie próbkę. Jeśli ten korzeń naprawdę ma magiczne właściwości, to byłoby to coś. Dobrze, już dobrze.
Ale cześć Ramcha, cześć. Wyobrażeń. Młody, pokaż do czego gildia jest zdolna i sprowadź Ramchę z powrotem w jednym kawałku. Będę tu czekał. Dobra. No to idziemy, Ramcha. Słuchaj, kurwa. Nic nie widać. Nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, ale jest jebana noc. Dlatego to jest akurat wkurwiające, że jest noc. Poczekaj, Ramcha. Tu jest coś do wydobycia, drewno, a może się nauczę jeszcze z 1% wydobywania, ale kurwa, to miodzio idzie, nie? To wydobywanie, mamy ile procent tego wydobywania już? 98, no jeszcze 1% i jesteśmy kurwa w domu. Tu coś ciekawego, nic, tu możemy jakieś potworcy na pewno spotkać, tego warto jest te zapisy walić. Podoba mi się to, że te zapisy teraz śmigają, to nawet nie resetuję kompa teraz przez miesiąc, póki śmigają zapisy, to nie ma co resetować. To zresetuje, to zepsuje, albo naprawię. Tak, raz jest dobrze, raz chujowo. Dobra, jesteśmy. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Przyszłam tutaj po roślinę zwaną skalnym korzeniem. Jak słyszałeś, skalny korzeń. Sądzi, że wypatrzył go gdzieś tutaj. No to nie jest ten od siebie? Problem polega na tym, że trudno ją wykopać. A w trakcie całego procesu prawdopodobnie pojawi się dodatkowa przeszkoda. Jaka? Według opisów, jakie znalazłam, podczas wyciągania go z ziemi korzeń wydziela bardzo intensywny zapach wabiący zwierzęta. I tutaj ty wkraczasz do akcji. Mam pilnować, żeby żadne zwierzę ci nie przeszkadzało? Przeszkadzać na pewno będzie. Grunt, żebym przeżyła całą operację. Dobra, nie ma co dalej gadać. Bierzmy się do roboty. No dobra. No to kop, ja na posterunku. Odpalam pochodnie. O kurwa! Chodźcie tu, młody sierwojady. Kurwy jebane. Pyk! Darmowy. O kurwa! Skąd one się tu wzięły? Słuchaj, kop. Pilnuję. No skąd miałem wiedzieć, że one się zrespią tu? Jeżeli co? Pojawią. Wilk. Pyk. Kurwa. Pyk. Zostaw Ramchę. Kurwa. No ile skór będzie i wszystkiego zajebistego. No kop. Kopu. Fajnie, widzicie jak fajnie sobie zostawiłem pochodnie, żeby oświecić? No tam jest wilk, no. Ja pierdolę. Chodź tu. Zostaw Ramchę. No i co? Zajebiście sobie pochodnie zostawiłem. Klimatycznie to teraz wygląda. O kurwa, niedźwiedź! No dobra. No znaczy no chuja dobra właśnie, ale dobra. No mam za mało hapy trochę, ale dobra. Dobra, ale chuja dobra, mam za mało hapy, ale dobra. To zyn kurwa zdanie powiedział. Podwórkę jestem, tak? Szacuneczek kurwa, tak? Prost. Wiesz mi jeszcze, czujesz się znacznie bardziej świeżo? Nie wiem co to znaczy. Niedźwiedź pokonany, no co on ci Ramcha dalej robić, no? Kopiesz kopu? Skopałaś już? Dobra, mam po co przyszłam. Jak tam sobie poradziłeś? Świetnie. Żyję, więc jest nieźle. To ten korzeń, o który chodziło? Właściwie to nie jestem pewna. A. Wydzielał zapach podczas wycinania go z ziemi, ale teraz jest jakiś taki zwyczajny? Niech no sobie tylko przypomnę. Tak, trzeba było go przekręcić i powąchać. Myślę, że będziemy Ramchę kurwa napierdoli się coś, czuję tak. No i co Ramcha? O kurwa. Nieprzytomna, pójdę po cyrulika, żeby ją wybudził. No tak myślałem. Co jest? Agada, przytomna! O, no dobra, samemu mi się udało. To chyba nie miało być tak. Nie. Chyba tutaj po prostu gra ma pewne swoje ograniczenia i musimy razem się zgodzić na to, że powiedzmy, że jest kurwa nieprzytomna. Rozumiem. Mam nadzieję, że po drodze ją coś kurwa nie zje, żeby nie było kwasu. Ja, skórę niedźwiedzia jest warta tak dużo. Tak się fest opłaca teraz niedźwiedzie kosić. I póki mogę je kosić, to zamierzam to robić. Jak najwięcej niedźwiedzi mi tu proszę dawać. Póki mogę je teraz faktycznie fajnie zabijać, to jest zajebiście. Mam nadzieję, że nic nie zje tutaj Ramchy przy okazji. Ma światło, w teorii światło odstrasza zwierzęta.
Sorry, bo ta gra to jednak jest Gothic 2 z 2003 chyba roku w ogóle. Kurwa ty, gramy w grę z 2003 roku i ogląda to masy ludzi, pojebane. No wiadomo, że nowy mod, ale potrzebuję sobie... A pokaż co masz na sprzedaż. Masz coś ciekawego? Goblinie jagody są? Trzeba patrzeć, bo oni czasem mają fajne rzeczy. O, marynowane grzyby. No wezmę przepis, nie znam. To znam akurat. Dobra, słuchaj. Potrzebuję twojej pomocy. Yes. Co się stało? Gdzie Ramka? Nieprzytomna. Sprawdzała, czy roślina, którą znalazła, to skalny korzeń i padła na ziemię nieprzytomna. Trzeba ją ocucić. Cholera jasna. Naczytała się głupich wskazówek w bogowie wiedzą jakiej książce i oczywiście jest z tego problem. Dobra, prowadź mnie do niej. Prowadzę. Za mną. Mam nadzieję, że Ramka tam będzie. Myślę, że to nie będzie aż takie łatwe. I coś czuję, że jej tam nie będzie. Chociaż... A nie, chyba leży. Chyba nawet stała na chwilę. Tutaj! Ratuj! Zrób czary mary wudu wudu... A nie, bo to jest ten przecież. Rurik, on nie robi czary mary wudu wudu. No jak tam... No jak tam kurwa, co przechodzi z tego mnie? Już? Wszystko w porządku. Ród z... Aha. I z Ramką muszę pogadać. Git? Jasny gwint. Co tu się wydarzyło? Straciłaś przytomność po tym, jak powąchałaś ten skalny korzeń. Oła. Poważnie? Gadki mam za małe. Ja znajdę autora tamtej książki. Sprawdź autentyczność rośliny poprzez jej powąchanie po wyciągnięciu z ziemi. No, ale... Wiesz mi coś. To by dopiero była robota dla kogoś z Araxes. Ale chyba jest oryginalna. Ale układ był inny. Wywiązaliśmy się ze swojej części umowy. Jest chyba ta. Twoja kolej. Jest chyba tak, dobra roślina. Tak, jasne. Podpiszę ten kontrakt. Przekaż Garrosowi, że będę wam przyrządzała mikstury. Ach, cholera, ale mi się w głowie kręci. Co z rośliną? Ma jakieś właściwości? Właściwości odurzające z pewnością są niesamowite. Będę musiała zbadać, może jakieś naleweczko? Czy może mi się to jakoś przydać. A może... O kurwa. Nie, ten nie co trzeba. Robi? Poradzę sobie. Muszę tylko chwilę odpocząć. No, o. Ech, co by to była za alchemia, tak bez stresu i przygód podczas zbierania składników. Dobrze, że tu byłaś. Taka moja praca. Ludzie Araxos nigdy nie zawodzą. Jasne, jasne. Jakbyś czegoś potrzebował, to w najbliższym czasie nie planuję opuszczać pracowni. Do zobaczenia. Trzymaj się, współpraca z Ramrą. Cyrulik wybudzi Ramkę, która potwierdziła, że podpisze kontrakt. Przekażę to Garrosowi. Oczywiście, że to przekażemy, ale oczywiście, że to przekażemy zaraz, bo udamy się tam pewnie na sam koniec odcinka. Aktualnie zmierzamy do tej kopalni złota wydobyć złoto. No dziwne by było, jakbyśmy w kopalni złota, kurwa, hodowali kwiatki, prawda? No tak, ale tak, masło maślane, no. Idziemy powydobywać odpowiednie złoża, które się tam znajdują. A to mam wrażenie, a nie, o kurwa, no jestem debilem, no. No jestem trochę debilem. Ale możemy to zobaczyć w inny sposób. Dlaczego jestem debilem? Bo ja wziąłem te jebane rudy, te jebane grudki złota ze sobą. Jest to kurwa głupie jak chuj, co zrobiłem. Ale może się uda znaleźć jakiś kuferek. W tym kuferku zamiast okradać, to tym jeden raz w całej historii gry podrzucić złoto. Może się to uda. Kto wie? Jest tu coś? Jakiś kuferek? Coś tego owego? Chyba nie ma, kurwa. Fin. Nie masz tu kufera? No my mamy już, rozumiem, ten kontrakt. Kurwa, trzeba znaleźć kufer, zanim pójdziemy tam dalej. A ewentualnie jest jeszcze jedna taktyka. Cholernie głupia, bo jeżeli nie wyjdzie, no to jest kurwa lipa. Ale wydaje mi się, że możemy tutaj rzucić grudki. Kurwa, Cyrulikowi mogłem sprzedać. Cyrulik, wspaniały figario. Mój... Co? Gdzie ty biegniesz, kurwa? Co on mi powiedział? Wracaj tu. Cyrulik, ty kurwo jebana. No wracaj, no nie. Cyrulik. Gdzie ty leżysz, kurwa?
Wracaj! Wracaj, Cyrulik! Ikario! Co ty odkurwiasz, debilu jebany? Ja pierdolę, całą drogę będę musiał z powrotem wracać. Na chuj ty tu wróciłeś, Cymbale? Mam. Pokaż mi te mikstury, ja ci strzelam to złoto. No i wszystko. Dogadani. Chyba, że ja sprzedałem to złoto. To już w ogóle byłbym idiotą. Ale nie przypominam sobie ni chuja tego, żebym sprzedawał to złoto. No kurwa, no nie mam tego weku? No sprzedałem to złoto? Komu? Zupełnie nie pamiętaj tej sytuacji. Nie, no nie. Za 2 golda i nie mogę mu sprzedać. No to kurwa. Wiesz co? Dobra. Fajno. A ja pewnie bym się jeszcze jak debil cofam. Za 2 golda to już się w ogóle nie opłaca, bo 40 golda by było. On tego nie chce. I pewnie my w ogóle więcej dostaniemy za te golda. Za pracę w tej kopalni, tak szczerze mówiąc. Już nie kombinujmy. Chodźmy do tej kopalni skończyć tą misję. Musimy się tutaj rozejrzeć. Pogadać. Popytać. No i tyle. Jak ta misja się nazywa? Kto kim jest? Mam zachowywać się jak zwykły górnik i zobaczyć, jak tam jest, jasne. Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Może najpierw nie zwykłego najemnika. Robię, daj mi spokój. Aha. Co możesz mi... Oui. Na pewno znajdziesz sobie dużo lepsze, a przede wszystkim bardziej cierpliwe źródło informacji. Aha. Co słychać? Nie widzisz, że coś robię? Wkurwiony strasznie ma. Ej, ty. Może ty. Co może... To jedna z 3 najważniejszych kopalni na wyspie. Obok kopalni soli należącej do straży i kopalni srebra należącej do Ulryka. Górnicy współpracujący z Araxos wydobywają tutaj złoto. Dlatego do ochrony tego miejsca są oddelegowani najlepsi ludzie, tacy jak ja. Okej. Okay. Co możesz mi powiedzieć o najemnikach gildii? Zapytaj o nas kogoś w mieście. Kogoś... Dobra. Co słychać? Jestem pewien, że masz lepsze rzeczy do roboty niż nagabywanie mnie. Dobra, no mam akurat, daj się składa. Idziemy do tej kopalni. Stój! Dalej nie przejdziesz. Wstęp do kopalni złota mają jedynie jej pracownicy oraz wyznaczeni do tego członkowie gildii kupieckiej. No witam serdecznie. Chcę wejść do kopalni. Oto mój kontrakt. Spodoba ci się u nas. Opłata za wejście będzie wynosić... Co ja gadam? Jako jeden z nas wchodzisz za darmo. Jedyne, co wolno wnieść do kopalni, to własne kilofy. Wszystkie twoje rzeczy będą przechowywane na zewnątrz. Czemu? Po skończeniu pracy je odzyskasz. Jeśli czujesz potrzebę, to możesz wnieść też także własne bryłki. Ale ostrzegam, że z każdej będziesz rozliczony. Bezpieczniej będzie, jak je przechowasz w skrzyni obok wejścia. Tak? Wszyscy górnicy noszą specjalne stroje ochronne podczas pracy. Proszę, oto twój. Okej. Drugi górnika, czyli skrzynia obok, czyli kurwa, ja tyle kombinuję, bo ja myślę, że to głupia gra jest, nie? Ja myślę, że to taka gra jest z tego, jak Gothic 2 z 2003, oni tu kurwa pomyśleli. Oni użyli mocy mózgu i ja sobie w kufrze mogę wszystko zostawić. O kurwa, jak ma... Ty, ja nie mogę... A, mogę wziąć kilo... No to biorę wszystkie kilofy, z trójgórnika biorę. Bryłka rudy? Nie bierzemy na razie. Tak mi się wydaje, że jakby na razie można. Ty, ale ja wziąłem ten strój górnika i co, go nie mam założonego? Halo? No mam strój górnika i nie mogę go założyć? Oła. A weku, mam bryłki rudy? O chuj tu chodzi, poczekaj. A on... Poczekaj. To jest moje eku. Czyli ja muszę przenieść bryłki rudy. Tak? Dobrze, to teraz dobrze wszystko? Broda mnie swędzi. Tak, teraz git. Dobra. Sawujemy i idziemy, kurczę, górnikować. I tam przy okazji wykonujemy misję. Zarabiamy pitos. No zajebiście w ogóle. Dobrze, że tu nie przyszedłem wcześniej, bo bym pewnie zapłacił w kurwę siana. Mówię, że ta gra nas pięknie prowadzi. Pięknie prowadzi. Może strażnik ma coś ciekawego do powiedzenia? Nie ma. I tutaj już dalej musimy się zachowywać inkognito. Tak właśnie myślałem. Nie potrafiłem skojarzyć twojej twarzy. Zapewne zastanawiasz się, jak to tutaj wszystko funkcjonuje, co? Właściwie to... No nie. Dam ci dobrą radę. Mamy tutaj taki zwyczaj, że nowi częstują strażników jakimś dobrym trunkiem.
Tak, no wiesz, żeby okazać swoją dobrą wolę. Ci biedacy mają mnóstwo roboty, szczególnie teraz. Teraz? Nieważne, to długa historia i nie warto tracić na nią czasu. Dawaj, mieszka. Jakie panują tu warunki? Ja tam nie narzekam. Wszędzie pełno złota, miła atmosfera, a nad wszystkim czuwają świetnie wyszkoleni najemnicy. Okay. Skały są tutaj niesamowicie twarde i łupią się na drobne, ostre kawałki. Kilofy po prostu pękają po kilku godzinach solidnego łupania o te przeklęte kamienie. Radzę ci przygotować sobie ich zapas tak, by nikt nie zajął twojego miejsca, gdy ty będziesz biegł do Heisnera zakupić nowy. No i pamiętaj też o regularnym śnie, bo inaczej padniesz tutaj z wycieńczenia. Okej, okay, dzięki za informację. Pozdrawiam, pozdrawiam. Nowy w kopalni? Już chciałem wydobywać. A to aż tak brzmię w kurwias. Nawet kątem oka dostrzegłem, jak omijasz bardzo dobre złoża złota. Ale mnie w kurwias. Mam dla ciebie propozycję. Z pewnością chciałbyś sobie trochę dorobić. Tam, coś czuję. Zależy, co to za propozycja. Nie bój się, to nie jest nic nielegalnego ani niebezpiecznego. Złoto, któż go nie kocha? Tyle, że któż się nim naje, upije, albo nim wyśpi. A, czyli mam przemycić tu tobie tego. Chcesz, żebym cię zastąpił? A. Bardziej chodzi mi o zajęcie miejsca. Pamiętaj, musisz uderzyć kilofem o ścianę, inaczej ktoś podejdzie i zajmie to miejsce. To, co sobie wydobędziesz, należy do ciebie. No to kurwa, no to dogadanie chyba. Dlaczego akurat ja? Powiem ci szczerze, widzę, że nie jesteś mistrzem górnictwa. To źle widzisz. Wiem, że przynajmniej nie ogołocisz mi całego kruszcu, a po powrocie grzecznie odstąpisz mi miejsca. Jakie mistrz. Sam takiego złoża byś nie znalazł, więc zyskuję na tym ja i ty. To jak? Mamy układ? My dogadani, a ty jesteś bez złota, kurwa. Niech będzie, popilnuję. Lamusie. Tylko się pośpiesz, nie uśmiecha mi się machać tutaj kilofem przez kilka najbliższych dni. Skrupię gorącą pieczeń, wypiję kilka głębszych, może się trochę za kilka godzin. I widzimy się za kilka godzin. Dawaj mnie to złoza, ale będziesz kurwa wkurwiony. Złoty interes, pokaz. Przyjąłem ofertę, pod jego nieobecność mógłbym wydobyć trochę złota z jego złoża, inaczej któryś z górników mógłby ją zająć. Ciekawe, jak długo będzie musiał tu czekać. No dobra, kurwa, a które to jest jego złoto? Jego złoże złota. To to? Samorodek złota? To jest jego złoto? No i wszystko, nic już nie zostało. O! Widzę, że całkiem ładne miejsce ci się trafiło, kolego. Ale technika... Stary, no nie uderzaj tak. Całe złoże rozwalisz, a nic nie wydobędziesz. Ale jesteś Bob. Za 6 samorodków złota mogę ci pokazać, jak lepiej sobie z tym poradzić. Bob. Bob jesteś. Nie, dzięki. Jakoś sobie sam poradzę. Aż głupio na to patrzeć. Zejdę z ceny do 4 samorodków i obiecuję, że podwoisz swój zysk. Proszę, chętnie dowiem się co nieco. 100%. Czemu nie? Jak za darmo? Jasne. Widzisz, tak to się robi. Zobacz, jak pięknie odskakują. A, i on teraz tu będzie robić? No i chuj. Wyeksportowane złoże, coś tu dostanę? Chyba nie, tak? Musimy szukać... A, tu jest, proszę bardzo. Samorodek złota. Cyk, odkop. Mamy 100%, więc więcej się nie da wydobycia mieć. I zajebiście łowimy, zajebiście łupiemy, wszystko zajebiście robimy. No i chłop będzie wkurwiony, bo jakiś tolek, hej, kurwa, ty przejął miejscówę. Dobrze, teraz możesz oddać mi moje miejsce. Jakie twoje miejsce? Chyba sobie żarty robisz. Jeśli możesz, to zajmij się swoimi sprawami. Mam złoto do wydobycia. Nie pozostawiasz mi wyboru. Będę musiał cię odciągnąć siłą. Rozejrzyj się. Wszędzie wokół jest pełno strażników. Znają mnie od lat. Jeśli mnie teraz zaatakujesz, to wylecisz stąd szybciej, niż jesteś w stanie powiedzieć pełzacz. Jeszcze się policzymy. Ale wiesz... Miłej reszty dnia, przyjacielu. No jak, przecież jestem kurwa jednym z kupców. Znaczy z pracowników gildii, to całkiem wysoko położony. Chociaż chyba nie mogę, jesteśmy tu inkognito, więc nie możemy zdradzać swojej pozycji. No nic, trudno się mówi, oczywiście, że zakładam ten kilof pod jeden i idę ci napierdolić, to tolek zajebany. No teraz ci
będziesz kurwiał. Napierdalam. A, nic mi nie zadaje. A szkoda. To mnie czasem wkurza, że tak się dzieje. Wydaje mi się, że gra powinna mi dać taką opcję, ale też jestem w stanie to zrozumieć, że to jest jakby postać fabularna i fabularnie musimy dokończyć to, dociągnąć to do końca, dlatego nie jestem w stanie jej pobić. Jakby też jestem w stanie to skumać, nie? Tak się dzieje. I nie chodzi o to, żebym mu nakopał, tylko muszę rozwiązać tą sprawę jakoś inaczej, bo faktycznie jest tutaj szanowanym wydobywicielem. Wydobywicielem? O, dzisiaj takie słowo istnieje, ustanawiam to jako, kurwa, naczelny graczka. Kronik Mertany. Wydobywiciel. Hej. Słuchaj, już z tego nie pogadamy. No nic, tamten będzie strasznie wkurwiony, ale to nieważne. Odkupuję te samorodki. Ile w ogóle tego już mam? 18 i ociek ryńca. Idziemy. Co ten gnojek tam robi do jasnej cholery? Miał mi dać kilka wskazówek odnośnie górnictwa. Wiedziałem, że jesteś kiepskim górnikiem, ale żeby aż takim idiotą? Co ty masz w tej swojej głowie, że tak łatwo dałeś się oszukać? Jesteś mi winny złoto i to sporo. Oddaj mi to, co wykopałeś do tej pory, to nie rozpowiem, jak bardzo mnie urządziłeś. Nie ma mowy. Nie ma mowy, nie tak się umawialiśmy. Oj chłopcze, to teraz sobie załatwiłeś bilet w jedną stronę. Oj chuj. To ty interes. Nie zdążyłem wymyślić jakiekolwiek rozwiązanie, wrócił Nikolt. Chciałbym w ramach zadośćuczynienia domu cały mój urobek. Gdy odmówiłem, bardzo dosadnie mi zagroził. Chwila. No i teraz mnie wkurwiłeś, więc zeskakuj z bryły złota. Pogadajmy może ze zwykłymi kopaczami. Czemu ja nie mam full HP w ogóle? Co możesz mi powiedzieć o kopalni? Może coś tam powiedzą. Wydobywamy w niej złoto. Kilofami. A pilnują nas najemnicy. Tyle. Okej. Jak idzie praca? Szłaby lepiej, gdyby pozwalali nam częściej odpoczywać. Okej. Co słychać? Jak jeszcze trochę pokopię, to chyba odpadną mi ręce. Może wtedy pozwolą mi odpocząć. W ogóle wiecie, co jest zajebiste dla mnie? Fajne jest to, że przychodzimy do kopalni i nie jakby robimy coś tu. To nie jest tak, tu mam misję i to nie jest tak, że my tylko przychodzimy tu wykopać golda. Tu się dzieje cała fabułka. I to jest fest zajebiste. No jak kocioł jest za daleko, no. Mogę coś ugotować? Mogę. Przygotuj posiłek, proszę bardzo. A nie mam żadnej rzeczy, no to ta, po posiłku. Kawka, niedobrze. Wino mogę sobie wziąć? Dzięki. Piwo mogę wziąć? Dzięki. Piwo mogę wziąć? Dzięki. Kopasz. Loafs. Nie wiem, loafs. Loafs. Witam serdecznie. Nie uczę górnictwa za darmo. Jeśli nie masz samorodków, to nie marnuj mojego czasu. Skąd pomysł, że chcę się uczyć? To chyba oczywiste. Wszyscy w kopalni wiedzą, że jestem najlepszy w tym fachu. Nowy mistrz przyszedł. Jeśli ktoś chce się podszkolić, to przychodzi do mnie. To jak? Chcesz się czegoś nauczyć? Nie, dziadek, spoko. Mógłbyś mi coś powiedzieć o kopalni? Nie ma wiele do opowiadania. Na brak złota i roboty nie mamy powodu narzekać. Oczywiście mamy tu pewne problemy i niedogodności, ale... Nawet nie wiem, czy się opłaca za cztery te bryłki rudy nauczyć tych dwóch wydobyć, ale dobra. Igor mógłby się wziąć choć trochę za swoich chłopaków. Ostatnio pozwalają sobie na zbyt wiele. Dawaj, Mieszka. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Nie no, błagam cię. Nauczysz mnie... Aha, bo nie za darmo to się... No tak. Jestem idiotą. No nie musiałem się... Mogłem za dwa się bryłki, a nie za cztery tam. A tu by była lepsza oferta, jeszcze by się chłop nie wkurwił. No nic, ale jest jak jest, nie będziemy wczytywać, bo nie wiem co, natomiast będziemy zapisywać, bo jest co, bo się gra może czasem wykraszować. To niezależnie jest od nas. Tu kopaliśmy, tu nic nie ma, tu minęliśmy jedną bryłkę złota. Ale jest na razie tutaj czysto. Idziemy dalej. Idziemy w pierwszą odnogę. Zaraz po wejściu. Tak zróbmy. Wyeksportowane złoże. Czy my z takiego złoża jesteśmy w stanie cokolwiek ugrać? Nie. Okej. Czyli od razu mam odpowiedź na moje pytanie. I spoko.
Nie będę przynajmniej próbował. Samorodek złota. Cyk. Ale... złamał się. O. Ale to jest tak nowy wpis. Kopalnia złota, Archolos. A ten wpis gdzie jest? Informacja ogólna, tak? Praca tutaj to nie żarty. Kilofon łamie się od po paru użyciach. Górnik Raja wspomniał mi, że nowy będzie mógł zakupić u niego Einsnera. Będę musiał go odwiedzić. Okej, spoko. Jeszcze kilka mam tych kilofów. To ciekawe i co bardzo zastanawiające jest dla mnie, że złoto to jeden z największych kruszców, kurwa. Więc jakim cudem my wykopujemy złoto i nam się łamią kilofy? Jest to trochę nielogiczne, jeżeli wiemy, że tak jest. To raczej na każdym innym, że kurwa żelazie albo czymś takim to powinny się łamać. Na pewno nie na złocie. Ale dobra, może to jest kurwa tym z Minecrafta. Złoto tutaj jest w takich samorodkach wielkich i to fioletowe to jest ten z Minecrafta, co się nie da kilofem. Kurwa, tylko diamentowym rozpierdolić. Powiedzmy, że właśnie tak jest. Możemy tu pobrać te wody. Myślę, że to może być tutaj przydatne, bo tutaj nie ma za bardzo rzeczy na handel. To jest głupie, kurwa. Powinniśmy tu wnosić różne rzeczy. No tak to oni tylko narzekają, że nie mają nic na handel. Dawaj mieszka, z tą widzę nic nie pogadam. Piwo wyspiarskie, spoko. Wytrych jakiś dostałem, też spoko. Przydadzą się te rzeczy, bo zawsze będzie pewnie trzeba coś... Zawsze będzie trzeba pewnie. Ja to mam kurwa język polski wysoka. Wysoka język polski mam. O! Bez porządnego snu nie dasz rady dłużej pracować? Jo, cię kręcę, taka mechanika? Co ty gadasz? No dobra. A i mi hapsy schodzą, jak ja biję w ogóle tego. Co ty gadasz? Będziemy musieli wpierdalać się i spać, tak? No dobra. Ile mamy tych samorodków? Kurwę. Ja myślę, że będziemy po tym fest bogaci, nie? Kopasz. Dawaj. Czego u diabła chcesz? Już ci mówię, czego chcę. Skorzystaj z twojego łóżka, więc wypierdalasz. To za daleko? Słuchaj. Nie, kurwa. Z kimś tu trzeba przedyskutować. Słuchaj, wstajesz z tego materaca zajebanego, skurwysynie, i dawaj mi to łóżko. Nie, łóżko. Hej, ty. No dobra, czyli widzę, że tutaj się nie da za bardzo spać. Rozumiem, mogę tu jakieś sprawdzić, jaki jest czas na przykład w grze? Chyba nie. Niestety. No dobra, to idziemy w takim razie, no nic, idziemy szukać kurwa jakiegoś wolnego miejsca na spanko. I wolny śpiórkolot. I zgaduję, o jest tu wolny. To za daleko. Co się dzieje? Wolny śpiórkolot, idziemy się kimnąć. Śpi do następnego poranka. Pewnie, że tak. Nie wiem dlaczego jak się dzieje poranek, to tutaj jest jaśniej, chyba że jest tu jakaś dziura. No nie ma. To trochę głupie. Murk. Idę najpierw wydobywać po kolei to złoto i tak będzie chyba najlepiej, jak ja po prostu po kolei będę tu szedł i będziemy po kolei to robić, bo tak się zamotamy, nie ma co, wydaje mi się. Wyeksportowane złoto, czyli tutaj nic, samorodek złota, spoko, pyk, o, złamał się. No nic, mam jeszcze jeden, jeszcze raz, cyk. Samorodek złota. Cyk. O kurwa. Ty, jak nam hapy schodzi. I hapy się nie regeneruje w tych. To jest pojebane. Nie regeneruje się... Stój. Przejścia nie ma. Dlaczego? Zarząd postanowił zamknąć tę część kopalni. Strome urwisko, pełzacze, a do tego niewielkiej ilości złota. Panku. Więcej było z tego... Nie mógłbyś na moment spojrzeć w inną stronę? Czy ty próbujesz mnie przekupić? Jest. Czekajcie. Dobra. Mam przy sobie trochę złotych monet. A na co mi te monety? Tutaj korzystamy z samorodków. Bez nich nie mamy o czym gadać. 5 wystarczy? 5 bryłek wystarczy? Dobra. Dawaj te bryłki, ale nikomu nie mów, że cię tu wpuściłem. Mam nadzieję, że się opłacało, panie strażniku. Znajdziemy. Tylko tu kurwa, jak ty mówisz, że pełzacze i tak dalej, to już mi się nie podoba. Oj, kilo znalazłem na pewno. Samorodek złota. Dobra, już oddało.
żebyśmy tutaj kurwa na coś nie trafili. Uuu, zbutwiała kurza. Czy jestem w stanie używać tej kurzy? No nie jestem, 5-9 siły za mało. Ale jestem w stanie używać kija bojowego. Kurwa, no i zajebiście. Nie możemy, niby nie można z niczym wchodzić, a to sobie będę podupcał z kijem. Tylko nie mamy HP, jest problem. Ono się niestety w śnie nie regeneruje. Kurwa, ja zaraz padnę od tego wydobywania. Czy się regeneruje? Ja już kurwa nie wiem, czy się regeneruje, czy nie. Zapisuję i sprawdzimy to jeszcze raz. Ale wydaje mi się, że na tych... że na tych takich materacach na ziemi to nam się ciężko kurwa wysypia. Mamy niby esencje lecznicze, jakieś piwko też jest posiadane. Fajne to jest. To jest po prostu fajne, bo to jest logiczne, że na takich materacach też się kurwa jakieś turbo nie wyśpisz. Więc no jest to w miarę logiczne, że się nie wysypiamy za bardzo. Czy regeneruje się? No nie. No nie. No nie regeneruje się. Słuchaj, Murk. Co się dzieje? Pogadajmy, bo to nie ma co. Jak mam prowadzić ten odcinek, to nie będę tylko przecież wydobywał rzeczy. Co się stało? Pracowałem jak każdego dnia w kopalni. W jednym z rzadziej uczęszczanych szybów. Udało mi się trafić na dość spory kawałek kruszcu. W końcu, gdy go już prawie wydobyłem, ogromny głaz odłupał się od skały i zjechał mi prosto na rękę. Zacząłem krzyczeć na cały głos. W końcu przybiegło kilku górników i odciągnęli mnie tutaj. Tyle ich widziałem. Te sępy wróciły i wydobyły wszystko, co znalazłem. Mniejsza już o to. Ważne, bym mógł wrócić do pracy. Do tego jednak potrzebuję zdrowej ręki. Nie możesz kupić od miejscowych handlarzy jakiejś mikstury bądź ziół? Z tym, co oni tutaj mają, leżałbym w łóżku przez najbliższe kilka tygodni. Rozumiem, czyli dlatego nie można nic tu wnosić, żeby oni jeszcze z tego pieniądze zarabiali i sprzedawali własne produkty tutaj. Jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? No logiczne w jakiś sposób. Miałem nadzieję, że o to zapytasz. Na niższych poziomach kopalni, tam gdzie nie dochodzi już praktycznie słońce, można znaleźć dziwną odmianę. A jakim chujem tu dochodzi słońce? Słyszałem od starszych górników, że ponoć pomaga prawie na wszystko. Gdyby udało ci się go dla mnie zdobyć, mógłbym wrócić do pracy w ciągu kilku dni. No dobra. Słuchaj, skoro ten mech jest tak dobry, to czemu nikt go nie wydobywa? Skoro to dobre pytanie. Jest taki dobry, to czemu? Musi być świeży. Bardzo szybko traci swoje właściwości. No i lubią go pełzacze. No to kwaśno. Czyli to nie będzie zwykła wycieczka pozioła. Podejrzewam, że nie jedna walka już za tobą. Co to takiego dla ciebie? Jeden czy dwa pełzacze więcej? To dla mnie? Już ci mówię, co dla mnie. Nie mam zbroi, nic nie mam. Poszukam go dla ciebie. Dzięki, chłopcze. Przed wyruszeniem w drogę zdobądź jeszcze dwie lub trzy lagi. Nie wiem, czy walka kijem jest najlepszym rozwiązaniem. Zgłupiałeś? Będę ich potrzebował do unieruchomienia ręki. No dobra. Jak wygląda? Jeśli umiesz kopać, to utrzymasz się tutaj na powierzchni. Ale te historie o wielkich bogactwach i fortunach zdobytych na górnictwie to zwykła bajka. No jeżeli umiesz tak jak większość ja, to nie wiem. Co wykopiemy, oddajemy strażnikom albo gildii. Chociaż to i tak lepsze niż śmierć na wojnie z orkami. No racja. Dobra, idziemy. Kurwa, o, tutaj są rodek, to co, nie odkopię? Złamał. Kurwa, mi już nie mam kilofów. Nie, no mam jeszcze. Ej, ja zaraz padnę. Mikstura lecznicza. Ciup. Ale tu kurwa chujowo, laga. Jedna ci wystarczy laga, czy nie? Ty, no ale to jak ja się nie wysypiam, to jest... Hej. To jest ciężko. Nie mam żadnego pomysłu, co by tu dalej robić. Tutaj, no chodź, o. Jesteś tu nowy, prawda? Nie masz przy sobie jakichś owoców?
Mamy tu mięso i zupy, ale brakuje mi smaku soczystego jabłka. Nic innego nie daje mi tyle siły. Jak wygląda sytuacja w kopalni? Bywało znacznie lepiej. Strażnicy od jakiegoś czasu stają się coraz bardziej zachłanni i agresywni. Okej, dobrze wiedzieć. Samorodek złota, wydobądźmy. Kurwa, zaraz będziemy, padniemy. Padniemy zaraz, odkop. Jak ja mam kurwa z pełzaczami, jakąś pałką walczyć? Chłopie, nie ma szans. Ale mamy, ale złota to naruchaliśmy, w to trzy, nie? No jesteśmy szefami w wydobywaniu. Dobrze, złamał się. Dobra, żebym tylko nie padł. Dobrze, że akurat teraz poszliśmy do tej kopalni, nie? Że jak kurwa znamy się na tym, tak? Że teraz podjęliśmy to wydobywanie, to jest spoko. Najemnik, a z wami coś ciekawego? Co możesz mi powiedzieć o kopalni? To jedna z trzech najważniejszych kopalni na wyspie. Obok kopalni soli należącej do straży i kopalni srebra należącej do Ulryka. Okay. Górnicy współpracujący z Araxos wydobywają tutaj złoto. Dlatego do ochrony tego miejsca... A to już chyba gadaliśmy. Może skusić się na coś do picia? Po chuj, ja mu piwo oddałem. Sam sobie wypiję to piwo. Pierdolę. On stoi, nic nie robi, ja wydobywam złoto i mam sobie piwkę nie walnąć. Jakiś pijani są, kurwa. Chyba tak. Znaczy ja chyba byłbym, kurwa, pijany, jakbym mu oddał to piwo. A teraz, a jak mu nie oddam, to będę pijany. Obydwie, kurwa, ale głupie to, co powiedziałem, nie ma sensu. W każdym razie, w obu przypadkach jestem pijany. No to wychodzi. Dobra, możemy iść na dół. Coś czuję, że na dole może być, kurczę, dangeros. I coś czuję, że w ogóle sporo czasu tu spędzimy, że to nie będzie na... Myślałem, że tak w jeden odcinek się, szczerze mówiąc, uwiniemy. Ale chyba nie do końca. Punkty trafię, no wodę, no musimy se dupnąć tutaj trochę. Ale coś nie daje woda ta duża, ni chuja. Po 5 to jest, kurwa, nic. To jest nic, widzowie, te 5. To 12, to też jest nic. To już chyba lepiej to sprzedać tak naprawdę, nie? No nie wiem, ciężko. Zapisuję, tu mam save'a przed chwilą, tak, przed chwilą zapisywałem. No nic, widzę już na dole pełzacze. Może tu jeszcze po drodze spotkamy jakieś samolotki złota. No ogólnie jeśli chodzi o pełzacze, no to kurwa nie mamy szans. Może gdybym jeszcze używał, słuchajcie, gdybym jeszcze używał czegoś innego niż ta pałka, czyli na przykład tej kuszy, to miałbym szansę, natomiast no, w takim układzie to nie ma szans, tak mi się wydaje. Chyba że nie dałbym się trafić i machał jak pojebany. Tylko dobrze timingowo to by trzeba było. Cyk, cyk, ja nawet nie patrzę na HP. Oj, już spierdoliłem. Ale ty, jest to do ogrania, kurwa. Bi! Dobrze. Jeden pokonany. Robimy save'a, spokojnie. Zobacz, kurwa, jest szansa, ty. A może my się tym chem naleczymy, a chuj tam będziemy oddawać komuś. Dobra, no co? Trzeba się zaopatrzyć chyba w coś. Zjeść coś, czy nie? Świetnie gasi pragnienie. No kurwa, ciężko. Słuchaj, pełzacz. Prawo, lewo. Trafię cię stąd? Nie trafię. Cyk, prawo, no musimy tak na dystans. I dobrze wytajmingowany dystans i mamy to. Nawet tą pałką go rozpierdolę. Tylko dystans. Pyk. Bezbłędnie. Pyk. No chodź tu, pyk. Ty kurwo, pyk. No chodź tu, skurwesynie pełzaczu. Pyk. No już cię boi, spierdala po ścianach. Pyk. Rozjebany. Ja zawsze byłem dobry w takie rzeczy rytmiczne. Ja mam do tego, kurwa, ja jestem kochem w rytmiczne rzeczy. No i świetnie, ty, udało się, jakimś cudem rozjebaliśmy te pełzacze, bo to były młode pełzacze.
Co prawda, to prawda, ale mieliśmy tylko patyk i nawet zbroi nie mieliśmy i się udało, bo faktycznie na szybkość ograliśmy tutaj rywala. Oj, bryłki złota se leżą na ziemi. No miodzio, coś tam spełzaczy zyskaliśmy, pewnie te wszystkie... O kurwa, ile rzeczy to jest warte. Oni pewnie w chuj za to zapłacą na rynku tutaj. Więc gituwa, to jest pewnie złoto, które mogę wydobyć? Nie, no nie wkurwaj mnie, wydobywaj. Nie, zbagowany? Tadek. Mech z kopalni złota, no ja bym to użył kurwa na siebie też szczerze. Zebrałem to. Opuszczony w kopalni, no kurwa no. No i co ja z tego mam, że mu oddam, no. Ale by było głupie, jakbym się zabił teraz, to by się chyba popłakał widzowie. Spróbujmy tego użyć, tak w ramach testu, na sam koniec i będziemy kończyć odcinek, bo już 50 minut jest to wystarczająco dużo. Pokaż, nie mogę w ogóle tego użyć. No daj mi spróbować, no to wydobyć. No musi to się dać wydobyć. Fake skała, kurwa. Idziemy mu to oddać i w następnym odcinku się widzimy. Moi drodzy, w następnym odcinku się widzimy, bo nie wiem kiedy są odcinki, zazwyczaj staram się dwa razy dziennie, ale czasem to nie wychodzi, więc po prostu w następnym odcinku. Idę jeszcze oddać ten meszek, możecie zostawić lajka, jeżeli nie zostawiliście na samym starcie, zostawić suba, bo bardzo dużo osób, które ogląda moje filmy, jakieś 99% nie subskrybuje tego kanału, więc możesz zostawić, oddajemy misję. No mam dla siebie mech, słuchaj. Aha, jeszcze te lagi muszę. No nic, dobra widzowie, tyle na dzisiaj, widzimy się jutro, do zobaczenia. Albo tam w kolejnym odcinku dzisiaj, nie wiem. Do zobaczenia, trzymajcie się, bo cześć, sztywne gity. Nara. No,